nadzieję, że będziecie Państwo wraz z nami obserwowali dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w norweskim Trondheim. Zdobycie w tym sezonie Pucharu Świata i zwycięstwo w turnieju czterech skoczni jest jednym z największych dokonań w karierze każdego skoczka. Na pewno ten dokonał zostanie wpisany do annałów historii skoków narciarskich. Wyszedł z progu w doskonałym momencie. Ostatni trening najwyraźniej mu pomógł. Poprawne odbicie z progu. To lądowanie było zaledwie poprawne. Jeszcze sobie dzieci nie chcę. Jego lot ciągle pozostawia tyle do życzenia. Start. Rzeczywiście może być z tego dumny. Wyjątkowa odległość. Powinien mieć dobrą prędkość na progu. To wygląda wręcz wzorowo. Wybicie było naprawdę dobre. Ale zgodzisz się chyba, że wciąż powinien popracować na lądowaniu. Zaczął perfekcyjnie. Wygląda to bardzo dobrze. Well done. Wygląda na to, że przełamał kryzys. Tak. Ładny, bezproblemowy początek. Znakomity skok. Dokładnie, a jeżeli popracuje nad techniką, w następnym sezonie będzie skakał najlepszy. Jest już z powrotem na ziemi. Idealny start. Rusza, odepnął się z całej siły. A to daje mu wystarczającą prędkość przy wyjściu z progu. Może byś otworzył drzwi. Aż pomóc słyszeć. Chyba okoliczne lotniska zgłoszą przelot UFO. Nieprawdopodobne. Tak jakby coś dodało mu skrzydł. Co chcesz przez to powiedzieć? Nic, ja tylko byłem pod wrażeniem. Fantastyczny skok. Nasz pomyślony, wspaniały. Odbił się wszystkimi siłami. Doskonale. Wspaniała technika. Widać mistrzowską rękę trenera. Ach, jakie wyczucie w chwili najazdu. Znakomita prędkość na starcie. Jestem pod wrażeniem. Doskonale. Znów próje powietrze jak orzeł. A mam nadzieję, że nie przytną
mu skrzydeł. Oczywiście publiczność jest fantastyczna, entuzjazm ludzi niemalże namacalny. Wszyscy skoczkowie są nagradzani prawami niczym mistrzowie.